Witajcie serdecznie, Ani. Dzisiaj będziemy kontynuować ten bardzo ważny temat, jakim jest Jerozolima i jak to się przekłada, co się stało z Jerozolimą i jak to się przekłada na stan świata, że dzisiaj w zasadzie jest gorzej, nawet niż wtedy, no ale. Ta iluzja szatańska jest zawsze taka, że no jest, jest dobrze. jest dobrze. Natomiast trzeba rozbijać tą iluzję, i dlatego rozbijanie tej iluzji powoduje u ludzi, którzy śpią, no niechęć do tych, którzy rozbijają tą iluzję. <laughs> po prostu niechęć, bo oni chcą spać. Ci, którzy rozumieją sytuację i powagę, obudzą się i będą rozumieć sytuację. Ale ci, którzy chcą dalej spać, no, jak to bywało, prawda? Albo na śmierć, albo panikarz, albo wariat, albo jakiś inny, no, różne tam epitety, nie, to bez znaczenia. Chodzi o to, że ci, którzy ostrzegali, którzy wołali, zawsze, zawsze byli traktowani negatywnie. W większości, tam tylko, zawsze resztka. Zawsze resztka była, która wyciągnęła z tego, natomiast resztę po prostu ludzi odrzucało, chcieli spać i dzisiaj jest dokładnie to samo, a stan świata i ludu Bożego jest tragiczny. Poza jeszcze raz wyjątkami, to tak jest, ale pomódlmy się, aby, o lecz jeszcze polecę się Bogu, Ukochany najdroższy Zbawicielu, bardzo chcę Ci dziękować i wielbić Twoje święte imię za Twoją wielką łaskę i cierpliwość do nas, za Twoją przeogromną miłość, jaką Masz, za to, Panie, że ratujesz nas i robisz wszystko, żeby nas zbawić. Proszę Cię, Boże, żebyśmy wytrwali, żebyśmy się okazali godni e, Ciebie, Panie. Okazali, Panie, to, że jesteśmy jak skała, to, że nie ulegniemy jakimkolwiek Prowokacją czy jakimkolwiek przemocy systemu, tym samym diabła, że będziemy jak skała. Panie najdroższy, z całego serca o to Cię szczególnie proszę, bo to dzisiaj w tym świecie będzie najważniejsze, abyśmy byli jak skała w tobie, bo Ty jesteś skałą. Jeżeli będziemy na tobie, to będziemy jak skała. Jeżeli nie będziemy na tobie, a większość nie, nie zna Ciebie. Tak, większość ludzi Cię nie zna, i to nie tylko ludzi z zewnątrz, ale i z Ludu Bożego, Ciebie nie zna. Ukochany najdroższy panie, proszę Ciebie z całego serca, byśmy Ciebie znali i byśmy byli jak skała, żeby nas żadne doświadczenie nie złamało, żebyśmy się nie zaparli Ciebie, bo to będzie najgorsza rzecz, jaka będzie możliwa w naszym życiu. I konsekwencje będą tego wieczne. Dlatego z całego serca, Panie, proszę Ciebie i teraz błagam, abyś by, ja bym był ustami Pana, abyś otworzył drogę i chcę Ci jeszcze szczególnie też prosić, Panie, yy, za to, żebyś prowadził nas i wszystkie te osoby, które, które teraz będą głosić, ale będą głosić, a ja szczególnie właśnie jedna osoba, którą mam na myśli, też Cię szczególnie proszę, bo dzisiaj ma też usługiwanie, żebyś był z nią i z mocą, żebym mogła przemówić, żeby była też Twoimi ustami. Bo tego też pragnie całym sercem. Niech będzie Tobie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Tak, kochani, sięgamy dalej do Wielkiego Boju i będę zachęcał. Kochani Was, abyście czytali Wielki Bój, abyście słuchali Wielki Bój, bo można też słuchać. E, nieważne, czy go znacie, nieważne, czyście go już czytali, nieważne, czy czytaliście go dwa, trzy razy, trzy razy, przeczytajcie go jeszcze, piąty, szósty i siódmy i ósmy. E, to jest poselstwo na dzisiejszy czas, to jest cała historia, jakby w takiej. Oczywiście to nie jest historyczna książka, ale his, tam historia się przewija. Chodzi o to, o to wielki bój, właśnie o tą walkę, żebyśmy rozumieli, gdzie my jesteśmy teraz i co się dzieje, że ta walka cały czas trwa i jest przepotężna, tak naprawdę to tylko z resztką trwa. Dlatego, że Biblia mówi, kochani, Biblia mówi wyraźnie. Stan świata jest totalnie zepsuty. Totalnie. Stan kościołów jest totalnie zepsuty. Nieważne, co te kościoły mówią, na ustach tylko ja mówię, co jest sercem ich. Bo na ustach to mogą być przedsudowne yy, mówione rzeczy. Yy, I będziemy przez historię sięgać i też mówić, że to, że na ustach jest Jezus, to jeszcze nic nie oznacza. Ale to nic, bo ten Jezus to może być martwy dla tych ludzi. Mają imię, że żyją, Apokalipsa mówi, ale są martwi w grzechach. Mają imię, że żyją. Tak, takie imię mają. Ale są martwi. Yy, więc yy, to jest taki jakby martwota duchowa. Yy, człowiek nie jest w pełni żywy i tak w pełni nie jest traktowany. Kochani, zapraszam Was do Księga Żywota Baranka. Do tego rozważania mojego. Mało ludzi tam widzę jest chętnych słuchania tego. A szkoda, bo to jest sedno. Jeżeli nie będziesz pisany do Księgi Żywota... Nie będziesz zbawiony. Może to mało istotne dla wielu. Księga żywota, jakaś baranka. Co o to mnie to obchodzi, nie? No może cię to nie obchodzić, tylko że jeżeli cię nie będzie w tej księdze żywota baranka, to będziesz potępiony. I to nie to, że jesteś z automatu tam wpisany, boś się urodził. No nie. Musisz się nawrócić. Musisz żyć duchowo. Dopiero tak. Ja wiem, że wielu sobie ukuło taką fajną teorię fałszywą, że, że przy narodzeniu są tam wpisywani do tej księgi. Po prostu z automatu. No pewnie, wszyscy będą zbawieni, nie? Wszyscy są zapisani do księgi Żywota Baranka. A inne księgi to są dla przystroju tam. Księgi, otworzono księgi i inną księgę jest napisane w Biblii. To więc tamte wszystkie księgi są dla przystroju po prostu. Bóg sobie położył, żeby ładnie wyglądało, prawda? O, jak to fajnie, cudownie jest. Jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy, no może w takie bajki wierzyć. No. Natomiast księgi otworzono, bo sądzono wszystkich martwych. Martwych. Którzy żyli, ale byli martwi duchowo. I dla Boga byli martwi. Niech martwi grzebią, niech umarli grzebią umarłych. Yy, ja to wracam jeszcze, kochani. To jest krótkie. Zachęcam, żebyś każdy posłuchał sobie, bo to jest sedno, żebyśmy nie zostali zwiedzeni. Żebyśmy nie zostali zwiedzeni i żebyśmy byli zapisani w Księdze Żywota Baranka, bo o to się tu wszystko rozchodzi, o zbawienie. Więc zapisanie w Księdze. Jeżeli nie ma księgi i cię nie ma w Księdze, to nie będziesz zbawiony, choć ci się może wydawać, że cudownie jest, wspaniale i tak dalej, że nie wiadomo co się dzieje. A to nie ma znaczenia, co tobie się wydaje. Tylko czy ty jesteś pisany do Księgi Żywota? Kochani, yy, otwórzmy sobie na początek, sięgniemy do Biblii i Izajasza, pierwszy rozdział. I, i tam jest taki tekst, kochani, yy, w dziewiątym wersecie. Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam malutkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory. Co to znaczy? To było powiedziane do narodu wybranego. Który był totalnie zepsuty i wcześniej jest napisane, że wszystko miał chore. Biada, od, czwarty werset. Biada narodowi jeszcze, jeszcze wcześniej, słuchajcie, zobaczcie. E od początku może. Widzenie Izajasza syna Mosa dotyczące Judy Jerozolimy, które miał za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów Judy. Słuchajcie, niebiosa, a ty nie ziemio na koniucha. Pan bowiem przemówił: wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciwko mnie. Słuchajcie, za tamtych czasów Izrael zbuntował się pierwszy, a Juda poszła w ślady. Została jeszcze Juda, Jeruzalem jako taki, no ten niby wierniejszy naród, ale to tylko było sposób, Później poszli tymi samymi śladami i się stali jeszcze gorsi od Izraela. Bóg mówił to przez proroków. Jeszcze gorsi w, w tym zadufaniu, w zepsuciu, i dlatego Bóg powiedział te słowa. Pamiętacie, modliłem się na początku, że tak naprawdę. Mm, Ci, którzy wierzą, Lud Boży nie zna swojego Boga. Bo gdyby znał, to by nie robił pewnych rzeczy. A po pierwsze w ogóle by go już nie było, bo już by zakończyła się ta historia Ziemi, i wielu by było już zbawionych, dokonanie by było. Trujanieckie poselstwo ogłoszone, i to już by było zrealizowane. Ale lud chciał chodzić po pustyni. Tak jak Izrael starożytny chciał sobie chodzić po pustyni. Ja mówię w cudzysłowie chciał. Ale efekt był taki. Że po prostu łaził po pustyni. Więc yy, i teraz jest dokładnie to samo. I zobaczcie, tak na początku, żeby zrozumieć, później i cały Słuchajcie, niebiosa na ziemio, na koniucha. Pan bowiem przemówił, wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciwko mnie. Ja zrobiłem wszystko, żeby oni byli dobrze, oni się zbuntowali. Mamy Jerozolimę, zbuntowali się wtedy. I buntowali się cały czas, no i ostatecznie się zbuntowali, że zostali. Czas łaski dla Żydów się skończył, tak się zbuntowali. Oczywiście dzisiaj są te ruchy, które mówią, że nie, 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 że się nie skończył, że dalej. Czas łaski jest dla Żydów i tak dalej. No, no można sobie wierzyć w kłamstwa i tak dalej. No przecież zawsze nie. <laughs> nie ma problemu. Jak matko, każdy może w urojenia swoje myśli wierzyć, no ale co mu dadzą swoje urojenia, nie wiem. No ale wierzyć może. Ma, takie, ma taką możliwość. Nie? To go zaprowadzi tylko wiadomo gdzie, no bo urojenia to go do urojeń, więc tak naprawdę do, do potępienia, no bo do czego mogą urojenia ludzkie zaprowadzić? No ale wierzyć może, prawda, tym urojeniom. Ale mi chodzi o to, żebyśmy nie wierzyli urojeniom, tylko żebyśmy wierzyli Słowu Bożemu. I Słowo Boże mówi, że. Zobaczcie, Wózna zna swego gospodarza i osiągnie żub swego pana, lecz Izrael mnie nie zna. Mój lud się nie zastanawia, nie rozumie, nie zastanawia. Jest bez rozumu. Mój lud. Nie, nie, dzisiaj jest lepiej. Nie, to tam Izrael był taki zbuntowany. Nie, no pewnie, dzisiaj jest cudowny. Nie, lud Boże jest idealny. kurczę, no przecież żadna laodyceja jakaś Biblia się pomyliła troszeczkę tam. Jakaś laodyceja, jakieś skostnienie, jakieś bogactwa w oczach, jakieś iluzja życia. Nie, my jesteśmy przy Bogu, jesteśmy cudowni. <laughs> Super. No pewnie, że tak. Można wierzyć w urojenie, jak mówię. Zawsze można w urojenie wierzyć. Tylko że jak urojeniem wierzysz, to potwierdzasz Szatana, że jesteś bezrozumny. To potwierdzasz tylko, że jesteś bezrozumny, że nie znasz Boga. Biblia mówi, osioł zna żub swego pana, osioł, a ty nie znasz swego Boga. Słuchajcie, to jest tak jak Bileam. Widzicie sobie? To jest coś analogicznego. Bóg posłużył się oślicą, żeby mu powiedziała, to co wielokrotnie powtarzałem, ale słuchajcie, to jest szokujące. Ale to tylko pokazuje stan, że jak on tak bardzo chciał te pieniądze, bo ukochał, to oślica do niego przemówiła ludzkim głosem, co się zdarzać, to jest cudem, a on z nią dyskutował i jakby dyskutował z nią lata. Jakby od samego urodzenia mówiła i zwierzęta mówiły ludzkim głosem, albo przynajmniej ona mówiła od urodzenia, i on znał, gadał z nią, rozmawiał i sobie po prostu z nią dyskutował. Tak to właśnie jest. E e e tak to właśnie jest, kochani. Człowiek staje się bezrozumny. On się stał bezrozumny. Nawet nie zrozumiał tego, że oślica przemówiła, nie zauważył tego nawet, że oślica przemówiła ludzkim głosem i z, nim, i z nim mówiła. Wiecie, co można w zaślepieniu zrobić? Wszystko, właśnie. Nawet podstawowych rzeczy nie zauważyć. Myślicie, że jak przy śmierci Chrystusa martwi, powstawali z grobów z tych wieków różnych, powstawali jedni wyżsi, wysocy, drudzy różni, ale generalnie no, wyżsi, bardziej zbudowani, no bo człowiek się degeneruje w tej chwili i fizycznie, i umysłowo, i w ogóle, a nam się mówi, że jest ewolucja i że my wzrastamy cudownie, coraz lepsi się stajemy. No wiecie, szatan zawsze musi dać kłamstwo, nie? Jak jest prawda, to kłamstwo musi być. Więc mamy, mamy tą znów kolejną iluzję i omamienia i, 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 i po prostu zobaczcie, i oni wstawali i myślicie, że ci ludzie się nawrócili? Ilu Żydów przyjęło to. Trupy wstawały z grobów, zmartwychwstawały, przy powieści o bogaczy i łazarzu jest napisane: jeżeli odrzucili Mojżesza, odrzucili prawo Boże, odrzucili Boga, to choćby trup wstał, na ich oczach trup wstał, i naszych też, jeżeli my odrzucimy, to nie będziemy zważać. Nie będziemy widzieć tego trupa. Powiemy nie, to jest jakieś tam przewidzenie. Tak, właśnie ten, to, to działa. Dlatego jest napisane, że mój lud nie, nie się nie zastanawia nie zna swego Boga. To jest dramat. Bo nie znać swego Boga oznacza po prostu tylko śmierć wieczną. Bo Bóg przyszedł, żebyśmy go znali, wszystko zrobił. Nawet się tak ukorzył, że przyszedł na krzyżu za nas. Żył między. To jest po prostu niewyobrażalne. Co Bóg zrobił, żeby nas ratować? I robi nadal. Bo się wstawia najświętszym. Ostatnie promienie łaski teraz mamy. Ale ludzie idą dalej w zaparte. Absolutnie. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. No to później, jak się skończy to tak zwane dobrze. Jak się obudzą i zobaczą, że przeminęła, pamiętacie to, co mówiłem o Jerozolimie? I szabot, i szabot. Kiedy oni wołali i szabot? Chwała przeminęła. Kiedy stosy trupów już leżały. Bo Rzymianie już weszli do Jerozolimy, mordowali mieczem. Żydzi też walczyli, się ściekali, bo byli tacy zepsuci totalnie. A Rzymianie też byli na nich znów nienawiść, szatan. Och, jak on kocha takie sytuacje, wiecie, jak on kocha, jak jedni drugich tak nienawidzą po prostu, tak się tego. No, on kocha takie sytuacje, on to podkręca. No i, i, i wtedy dopiero jak stosy trupów leżały, to dopiero do nich dotarło, dopiero dotarło, że chwała przeminęła. Czyli, że co? Że Boga nie ma z nimi. Że Boga nie ma z nimi. No ale przecież oni byli przekonani, że Bóg jest cały czas, ale to cały czas nawet przekupywano proroków innych, żeby, żeby słuchajcie, dalej wieścili, nawet jak już był oblężona Jerozolima, że dalej jest Bóg z nimi, że jest świątynia, że nie, oni nie wejdą, nie, nic się nie stanie i tak dalej. Dalej się, dalej, dalej, dalej było przekonywanie się. Aż stosy trupów mu leżeć, musiała być terapia wstrząsowa wręcz, żeby ludzie się obudzili. Ale obudzili się, myślicie, że się obudzili, żeby pokutować? A skąd? Zaczęli wołać, bo ich przeraziło. Świątynia zaczęła płonąć, y, stosy trupów, wszystko, czyli totalna rozwałka. Świątynia zaczęła płonąć. Czyli, o matko, oni dopiero do nich doszło, bo oni polegali na tej zewnętrznej świątyni. Oni polegali, że jak mają świątynię postawioną, to znaczy, że Bóg z nimi jest i musi być. Jest, jest nie wiem, przykuty do tej świątyni. I teraz nieważne, co oni będą robić, Bóg musi być z nimi. No, bo mają świątynię. Tak oni to rozumieli. Myślicie, że dzisiaj lud Boży też tak nie rozumie? Że są wybrani i są zapieczętowani już. I już nie ma szans, bo są z samego faktu wybrania. Naprawdę? Naprawdę? Że Bóg wybrał do konkretnego dzieła, ale jeżeli to, tego dzieło nie jest robione... Ostrzeżenie świata przed końcem świata, ostrzeżenie przed sądami Boga, ostrzeżenie przed przyjściem Chrystusa, przed tym, co się będzie działo, że Chrystus chce wrócić i chce oczywiście dać wyjście, bo chce zabrać tych zbawionych, więc to wyjście jest zawsze mówione, bo zawsze z Ewangelią, zauważcie, choćby było więcej napomnień, to zawsze jest nadzieja, zawsze dawana, bo Bóg jest taki, Bóg jest miłościwy i On zawsze daje nadzieję. On zawsze mówi, że jest wyjście, ale wyjście on mówi prawdę, jakie jest. A to, że człowiek nie chce przyjąć tego wyjścia albo sobie wyimaginuje swoje wyjście, może, ale co mu to da? Nie wiem. Nie wiem, co mu da. Nic. No właśnie o to chodzi, że nic. Bo to jest wyimaginowane. A wiecie, no wyimaginowane omamienie to jest omamienie. To jest fałsz. Na no, fałsz to jest fałszem. No, ale jak polegasz na fałszu, no to zgodnie z fałszem ci się stanie. No. Na co liczysz? Zgodnie z prawdą? Nie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńcom, synom powodującym zepsucie. Opuścili Pana, pobudzili do gniewu świętego Izraela, odwrócili się od Niego. Yy, to, jest, to jest to. Odwrócili się od Niego. My mamy być sercem przylgniętym. Nasze serce ma być przylegnięte do Boga, a mamy o być odwróceni od grzechu, od zepsucia. Tak jak Luter się odwrócił w Rzymie, kiedy zobaczył potworne zepsucie, nawet jeszcze wcześniej w tych, tych, tych monastyrach, w tych jakichś tam, co on tam spał, gdzieś po drodze, bo on szedł pieszo. Więc jeszcze tam jak wstępował do tych klasztorów, to po prostu jak on widział jakie jest zepsucie, to on był przerażony, a jak poszedł do Rzymu, to już w ogóle tragedia po prostu. Tam to już zobaczył i napisał, że no słuchajcie, wylęgarnia każdego najgorszego grzechu i tam odwrócił się od Rzymu sercem bo zobaczył zepsucie bo był na tyle, miał sumienie że, że po prostu to sumienie było prawdziwe nie, wiecie, bo szatan robi coś takiego, że jak nie chcemy się obudzić to my mamy przytępione sumienie nie chcemy, prawda, żeby nam się za bardzo na zło, zło nie nazywamy złem wtedy nie, 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 bo byśmy sami na siebie wyrobili, no bo my robimy to zło. My chcemy tego zła, więc dlatego my zło nie nazywamy złem. Ale jeżeli ktoś nazywa zło złem, tak jak on, on był szczery i nazywał, więc dlatego to było dla niego przerażające po prostu, co tam się działo. Tam to, 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 było, to było coś koszmarnego i on dlatego się odwrócił sercem. My mamy się odwrócić naszymi sercami od wszelakiego grzechu. Od wszelakiej ochydy, po prostu odwrócić sercem. Wiecie, co to znaczy odwrócić sercem? No, właśnie jak on się odwrócił, to od tamtej pory ten proces zaczął iść właśnie w stronę Boga, aż doszło do zerwania z Rzymem, aż doszło do, 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 do tego formacji, tam do tego wszystkiego, co się zadziało i do zwycięstwa Reformacji. Yy, nasi reformatorzy wcześniej, oni oddawali życie za to, Abyśmy mogli mieć tą wolność, co teraz jeszcze, jeszcze w szczątki mamy, bo już niedługo z powrotem będzie niezniewolenie. Ale póki jeszcze przynajmniej zewnętrzne, bo jeżeli ktoś podaje się Chrystusowi, to szatan może tylko zewnątrz go więzić, może mu tam zadawać różne te, ale, ale nie wewnętrznie. Natomiast wielu jest więźniami wewnętrznymi szatana, Trzyma na pasku, bo kochają grzech, kochają zło. W kościołach w ludzie Boży kochają grzech. Nieboga, grzech. I chcą spać, bo sen jest bardzo przyjemny. No, to omamienie takie jest, prawda? Tak jak narkotyczne, że jest bardzo przyjemne, prawda? Na początku. A później jest tragedia. Więc to omamienie jest. I, le, I zobaczcie, więc. Yy... Po co Was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce omdlałe. Od stopy aż do głowy nie ma na nim nic zdrowego. Same rany i, i gniące rany i, i sińce yy, nieopatrzone, ani nieprzywiązane, ani niezmiękczone olejkiem. Słuchajcie, wszystko jest zepsute. Zepsutcie jest totalne. Ale jest, zobaczcie, napisane tak, że, otw otwórzmy dalej końcówkę tego, i pisze tak, od 26. I przywrócę Twoich sędziów tak jak dawniej, i Twoich doradców, jak na początku. Potem Ci miastem sprawiedliwości, miastem wiernym, kiedy Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a Jego nawróceni przez sprawiedliwość. Przez sąd i sprawiedliwość. Poselstwo Ducha Świętego ma przekonać nas o grzechu sprawiedliwości sądzie. To jest poselstwo, które my mamy, żeby zanieść światu i piętnować grzech. Ja wiem, że za tym się wiąże bardzo coś nieprzyjemnego, bo tak jak już powiedziałem, jak się piętnuje grzesznych, a oni chcą grzeszyć, to wtedy Cię po prostu chcą zlikwidować. Krótko mówiąc. No bo jesteś na drodze, a dla nich to nie ma znaczenia, czy cię głowę ci urwą, czy, czy inaczej, to dla nich to jest bez znaczenia. Oni chcą, żebyś po prostu tam nie stał im i im nie mówił tego. Bo oni, bo oni wewnętrznie dziś czują, że z, robią zło. My mamy pewne sumienie, które Bóg nam daje. Oczywiście możemy je tak uniewrażliwić, żeby, żeby ono było jak najbardziej niewrażliwe, ale generalnie mamy sumienie. I zobaczcie, przez sąd, a jego nawrócenie przez sprawiedliwość to będzie wybawienie. Poselstwo sprawiedliwości Chrystusa poddanie się całkowite Chrystusowi, przyjęcie Jego sprawiedliwości dzisiaj ma diametralne znaczenie, dzisiaj ma pierwszorzędne znaczenie. Ale przestępcy i Grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili Pana zginą. Mamy to wypełnienie w Jerozolimie, prawda? Jerozolima. Grzesznicy wyginęli. Przeczytajmy fragment Wielkiego Boju. Chrystus widział w Jerozolimie symbol świata, zatwardziałego w niewierzej buncie, zbliżającego się do sprawiedliwego sądu Bożego. Cierpienia grzesznej ludzkości dręczyły jego duszę i wydzierały z jego ust okrzyk goryczy. W ludzkiej nędzy, we łzach i krwi, Jezus widział skutki grzechu. Głębokie współczucie dla uciśnionych i cierpiących napełniało jego serce. Pragnął przynieść ludziom ulgę. Jednak nawet jego ręka nie była w stanie wstrzymać fali ludzkiego nieszczęścia, gdyż mało było takich, którzy w niego u niego szukali ratunku. Widzicie to? Mało było takich, którzy szukali ratunku. I dzisiaj jest to samo. I gdyby Bóg nie zostawił resztki, dzisiaj to samo, bylibyśmy jak Sodoma i Gomora. Wszyscy, cały świat wraz z Ludem Bożym. Gdyby Bóg nie zostawił nam resztki. Bylibyśmy jak Sodoma i Gomora. A, co? a jaka była Sodoma i Gomora? Zauważcie, że tam też resztka wyszła, prawda? Taki symbol. Wyszedł Lot. Co prawda, trochę niechętnie, ale, ale wyszedł. Żona ukochała zepsute życie i się obróciła, bo zatęskniła, że musi w góry, a ona by chciała być w tym mieście. Jej serce tam było, i dlatego się obróciła, i dlatego straciła życie w się słupem soli. I, I my byśmy się stali jak Sodoma do mojego mora, Gdyby nie ta resztka. Szatan by triumfował wtedy. Na ziemi. W pełni by triumfował. Ale on nigdy w pełni triumfować nie będzie, bo zawsze będzie resztka wierna. Zawsze. Zawsze w Izraelu będzie siedem tysięcy, symbolicznie oczywiście, tych, którzy nie zgięli kolan, jak, za, jak e, Jasza. Którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Ale resztę zegnie z iz Izraela. I gnie. I gnie dzisiaj. I gnie. I nie mamy się co czarować i ciągle się omamiać, że, że to problem Izraela, tylko była my, to w ogóle tego problemu nie mamy. Jesteśmy cudowni, wspaniali i tak dalej. No wiecie, Laodysea na tym polega, prawda? Jestem bogaty, w... niczego nie potrzebuję. No, no, no słuchajcie, to jest, to jest Laodycea. Jestem cudowny, bogaty, ja niczego nie potrzebuję. No to I o czym ty mówisz mi? No po co mi, o czym ty to mówisz? No ja, ja nie jestem żadnym żebrakiem biedakiem, ale Biblia mówi, że jesteś. E, Biblia się pomyliła, kłamie, prawda? Ja, ja, ja prawdę. Ja mam prawdę. <laughs> oczywiście. Oczywiście, że tak. Zgadza się? Och, masz taką prawdę, że zawiedzieć się tylko na y, śmierć wieczną. Taką prawdę masz. Super prawdę masz. <laughs> Także zobaczcie. Yy, być gotowy, zobaczcie. Yy, być. Był gotowy umrzeć, aby umożliwić im zbawienie, lecz niewielu przychodziło do niego, aby go prosić o życie wieczne. Widzicie to? Dzisiaj jest to samo. Jeszcze gorsze, jeszcze gorszym wydaniu niż wtedy. Jeszcze o wiele gorszym jeszcze. Jest tak mało tych, którzy przychodzą do Jezusa, żeby pragnąć naprawdę zbawienia na jego warunkach, nie na swoich. Jest bardzo mało. Jest bardzo mało. Jezus płacze. Powiem Wam, że ja też płaczę nad tym stanem, po prostu. I dlatego wołam. Niech będę nazwany panikarzem, jakimś tamtego. Och, nie, nieważne. Możecie różne epitety przybyć. Mnie, mnie to nie wzrusza. Prawda jest prawdą. A ja jestem dzieckiem prawdy. I dlatego idę prawdą. Choćby, choćby nikt nie szedł prawdą, to ja. Chce iść prawdą. Choćby wokoło mnie wszyscy szli kłamstwem, niech idą. To jest ich sprawa, to jest ich życie, ich wybór. Nie mogą być zmuszeni do tego, żeby iść prawdą. To ja będę szedł prawdą. Bo ja kocham prawdę, ja kocham Boga. I nie zamierzam iść żadnym kłamstwem. I nieważne, kto mi będzie to kłamstwo mówił, a niech mogą prezydenci, królowie mi tu tłumaczyć i tak dalej. To mnie w ogóle nie wzrusza. Nie dlatego, że jestem taki pyszny, dumny, tylko dlatego, że po prostu bo kocham Boga i ja chcę iść do Boga. A Bóg mi pokazuje, że jak mi mówi kłamstwo, to mi mówi kłamstwo. Oczy, okej. Okay. I ja nazwę to po imieniu, że to jest kłamstwo. I jeżeli ktoś mówi kłamstwo, to mówi kłamstwo. Ja nazwę po imieniu. Ja wiem, że dzisiaj kłamstwo jest przedstawione jako prawda. No oczywiście, że tak. I jeżeli powiesz przeciwko kłamstwu, to ci powiedzą, że to ty jesteś właśnie taki zepsuty, nie? To ty, ty masz problem, to ty jesteś zwiedziony, to ty jesteś i, i, to wariat i tak dalej. <śm> tak. Tak jak w Stanach ta policjantka ciemnoskóra, która na policji pracowała i powiedziała, że prosi o wolne soboty, żeby mieć po prostu szabat i ten, to powiedzieć, że jest wariatką, że nie jest Żydówką, że do, do, do czego ona sobotę święci? Że to nie jest dla niej, to nie jest dla dla murzynów. Słuchajcie, no takie że ich jej religia jest popiera. No, nie będę dalej to mówił. No. Słuchajcie, w takim świecie my żyjemy, rozumiecie? Ona tylko poprosiła o to. Takie epitety poszły w jej stronę. Czy jesteś gotowy na to? To jest początek, tylko dopiero, bardzo mały. Zobaczcie. Czyli mało jest takich, którzy przychodzą. Majestat niebios płacze, syn wieku jest tego boga, jest, przy, jest y, po, y, y, przygnębiony i złamany udręką. Widok ten zdziwił całe niebo. Kochani, kochani, prawdziwie wierzący będą płakać nad stanem świata i nad stanem ludu Bożego. Będą płakać wewnątrz. Mi nie chodzi o to, że muszą łzy tu, ale oni będą płakać, oni będą y, jakby y, tak jak Ezechiel nad Stanem, prawda? Ówczesnego Izraela, gdzie Bóg mu pokazał w widzeniu co robią starsi Izraela, co robili. Kłaniali się słońcu, by pugaństwo było w rozkwicie. Starsi Izraela to robili. Y, więc, A dzisiaj jest wcale nie lepiej, wcale nie lepiej. <laughs> jest gorzej nawet. Ale ciągle mamy w głowie, że jest lepiej, tak? Jest lepiej, bo jest Laodycea. Jesteśmy bogaci. Pamiętaj, masz wierzyć w to. Jesteś Laodycea i wierzysz jak Laodycea, prawda? No, przecież. No to wiesz jak Laodycea. Jak zginiesz wiecznie, to tylko do siebie będziesz mógł mieć pretensje. Do nikogo. Tylko do siebie. Jak zginiesz wiecznie. Jeżeli dalej nie rozumiemy, w jakim czasie żyjemy, jeżeli dalej nie rozumiemy, jaki jest stan świata, opłakany wręcz, i ludu Bożego też, jeżeli tego my ciągle nie rozumiemy, trudno. Jeżeli nie umiesz zrozumieć takiej rzeczy, no to, no to swego zbawienia też nie umiesz zrozumieć. Pójdziesz za, taki, za tymi ludźmi. Bo to jest. Wygodniejsze, prawda? No przecież większość tak robi, no to ja też nie. Większość ma rację, przecież demokracja jest, nie? No. Większość zawsze ma rację. No, oczywiście, że tak. To jest tragedia. Właśnie o to chodzi, że gdyby nie resztka, bo się okazuje, że tylko resztka jest przy Bogu. W Izraelu było tylko 7 tysięcy na cały Izrael. Ale ale jakżeś Izrael był przy Bogu? Co ty gadasz? Jaka resztka, nie? No pewnie, oczywiście. Oczywiście. Mało jest takich, którzy przychodzą do życia wiecznego, bo my musimy przyjść do Chrystusa, żeby mieć życie wieczne. Musimy się mu podać, musimy przyjąć poselstwo sprawiedliwości Jego, żebyśmy zaczęli głosić o grzechu sprawiedliwości i sądzie przekonywać. Bo Bóg nas ma przekonać, a później my przez nas chce przekonać innych ludzi o grzechu sprawiedliwości sądzie, tylko, bo w ten sposób mogą być zbawieni. Jeżeli ich nie przekonamy o grzechu, to nie ma zwycięskiego życia bez pokuty i bez usunięcia grzechu z życia. Bo Jezus tak się dziwnym trafem złożyło, że przyszedł po to, żeby oddać życie, za, żeby oczyścić nas z grzechów, a nie po to, żebyśmy w grzechach żyli i żebyśmy byli zbawieni w grzechach. Nie ma pojęcia zbawienia w grzechu. Biblia to jest herezja nad herezjami, jeżeli ktoś wierzy w takie coś, że będzie zbawiony w grzechu. Bo to kpinę sobie robi z ofiary Chrystusa takie coś, takie wierzenie. No bo po co Jezus umierał w takim razie na krzyżu, jeżeli możesz być w grzechu zbawiony? No po co umierał Jezus? Odpowiedz sobie na krzyżu. Po co? Dla. dla nie wiem. No, no, odpowiedz sobie. Po co? Jezus umarł po to, żebyś był uwolniony, czy żebyś przestał grzeszyć. Po to Jezus umarł, żebyś przestał grzeszyć. Grzech sprawiedliwości o sądzie. O grzechu sprawiedliwości o sądzie. Jak przyjmiesz to, to cechy charakteru Bożego inne też, bo przyjmujesz miłość. Jak się poddajesz, przyjmujesz miłość, która zawsze wyprzedza. Miłość wyprzedza, dlatego jest to miłosierdzie. Miłosierdzie Miłosierdzie w naszym sercu. Miłość Boga powoduje, że ja idę ludzi i ostrzegam. To jest właśnie, to jest prawdziwe okazanie miłości dla tych ludzi. Że ja ich ostrzegam, żeby oni nie zginęli wiecznie. A nie że mają iść, a ja im powiem nie, nie, nie będę ich dotykał. Niech sobie idą na to przepaść i giną. To jest dopiero okazanie miłości przecudownej. To jest miłość numer jeden. Prawda? To jest dzisiejsza miłość to jest. Fajna jest ta miłość. Nie. Powiecie im, przyjdą, zginą, a Bóg przyjdzie do Was i powie, żądam krwi ich od Was. I wtedy co powiecie Bogu? Boże, ale przecież ja miłość okazałem, tak? <grytanie> miłość okazałeś jaką? Spirytystyczną? Chyba tak. Pomyliłeś miłości. No to jest spirytystyczna miłość, a nie moja. Moja miłość. To właśnie się objawia w tym, że idę i przekonuję świat o grzechu sprawiedliwości sądzie. I lud Boży też. I lud Boży też, bo zapomniał, nie zna swojego Boga. Więc też musi być przekonany o grzechu sprawiedliwości sądzie, bo już tak odszedł daleko, że nie rozumie tych pojęć. Miłość, miłość, miłość spirytystyczna woła. Za światem cały świat woła. Miłość, miłość, Bóg, ach, koch, Bóg kocha. W grzechu możesz żyć, będziesz zbawiony. Cudownie. Ta miłość spirytystyczna. To jest ta miłość spirytystyczna. Nie ma prawa Bożego. Nie ma. Jest fajnie. Zobaczcie, co dalej. Majestat niebios płacz... Aha, to już powiedziałem. Bór Chrystusa przedstawia nam całą okropność grzechu. Pokazuje, jak trudne nawet dla boskiej wszechmocy jest zadanie ratowania winnych od przestępstw przekroczenia prawa. Słyszycie ten, to zdanie? Jeszcze raz je przeczytam. Bór Chrystusa przedstawia nam całą okropność grzechu. Pokazuje, jak trudne nawet dla boskiej wszechmocy jest zadanie ratowania winnych od y, następstw przekroczenia prawa. W ostatnim pokoleniu Jezus widział świat znajdujący się w podobnym zwiedzeniu, jak to, które spowodowało zburzenie Jerozolimy. Odrzucenie Jezusa było wielkim grzechem Żydów. Jer je a wielkim przestępstwem chrześcijańskiego świata jest odrzucenie zakonu Bożego, prawa Bożego, fundamentów rządów Bożych w niebie i na ziemi. <laughs> Przepisy Boga są, yy, są znieważane i odrzucane. Miliony ludzi pozostających w niewoli grzechu i skazanych na powtórną śmierć nie chcą przyjąć słowa prawdy w dniu nawiedzenia. Jakaż straszliwa to ślepota! Nie chcą przyjąć napomnienia. Świat chrześcijański w większości odrzucił, albo znów idzie chrześcijański, albo inne ruchy mesjanistyczne, które nie są chrześcijańskie, znów idą tak samo jak Żydzi prawo do góry. Lud Boży też się o to potknął. Prawo do góry, bez Chrystusa prawo. Prawo bez Chrystusa, albo prawa w ogóle nie ma. Takie opcje daje szatan. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy. Charyzmatycy odrzucają prawo, a mesjanistyczni prawo bez Chrystusa wyżej. W jednym i drugim przypadku efekt jest ten sam. Pamiętajcie, zawsze szatan ma dwa rowy, lewy i prawy. Nie? Tak samo jak ma zimny formalizm albo podniecenie gorące. By się wydawało, że jedno i drugie jest z tego. Biała, czarna magia. Ma, ma No to jest, to jest to samo, nie? Nie chcesz. Bi znaczy, uważasz, że czarna jest zła, no to wybierz sobie biało. <noise> tak samo zwodzi teraz ekumenizm. Że jest dobry i zły ekumenizm. Oczywiście. <noise> Oczywiście jeden i drugi jest tego samego źródła, nie? Ale, ale jest dobry ekumenizm? Tak, na ziemi jest dobry ekumenizm też, powiedzowam. Wam. No, no, a my, my idziemy w tym dobrym ekumenizmie. Tak, musimy się bratać, musimy się bratać z wszystkimi religiami, musimy mantry, musimy się do zmarłych modlić i wiele rzeczy robić, prawda? No, bo przecież my się bratamy. My jesteśmy w dobrym ekumenizmie. Będą motać, oszukiwać i kłamać. I będą nas prowadzić na rzeź. Oczywiście tych, którzy się da zaprowadzić. Tak to już jest. Czyli wielkim przestępstwem grzechu, zobaczcie, odrzucenie Jezusa było wielkim grzechem Żydów, a świata, ale ludu Bożego też jest wielkim grzechem odrzucenie Jezusa. To samo Lud Boży powtórzył. Pamiętajcie, że historia się powtarza, więc też odrzucił. Ale dzisiaj nie będę tego wątku roz, rozszerzał. To samo zrobił co życi. Wielkim przestępstwem. Takie samo przestępstwo zrobił. Natomiast świat odrzuca chrześcijański, yy, zgadza się, odrzuca prawo. Nie ma prawa, nie ma charakterów, które jest fundamentem całych rządów Bożych na całym tym. I dlatego grzech kwitnie w tych kościołach, <coughs> dlatego zepsucie jest potworne, ale oni w tym omamieniu dalej wołają. Tu świątynia jest. My jesteśmy Boży, jak się nawrócisz raz, to już jest koniec. Nie? Raz nawrócony, raz zbawiony. I koniec, nie ma odwrotu. Jak już raz się nawrócisz, to choćbyś nie wiadomo co robił mordował, by odrywał ludziom, będziesz zbawiony, bo Bóg ci powie: Super, dziecko, by odrywałeś, ale i tak cię zbawię. Bez pokuty, bez niczego, po co będziesz pokutował? Grzech to nie problem. A mój syn to tak sobie umarł, po prostu przyszedł na krzyż i tak, wiesz, no, no nie miał co robić w tym niebie. No słuchajcie, czy ktoś logiczny coś takiego by zrobił, ale taka jest konsekwencja tego myślenia. Że Jezus przyszedł oddać życie po prostu, bo nie miał co robić z czasem na przykład. No, wierzycie w takie idiotyzmy? No wiesz, co, a, a ci, aż mi trudno to, ale ja muszę to powiedzieć, żeby, żeby zrozumieć całą kształt tej sytuacji. Bo konsekwencją takiego myślenia jest to, że Jezus przyszedł po prostu, bo nie miał co z czasem robić. Po prostu umarł sobie, nie? No bo skoro my możemy w grzechu być zbawieni, no to No to, hell out. No to nie ma sensu śmierci Jezusa jakiejkolwiek. I jego tu inkarnacji, chodzenia, tego wszystkiego. Ale jeżeli przyjmiemy, że, że Chrystus nas chce uwolnić od grzechu, jeżeli o, czy, właśnie o grzechu sprawiedliwości sądzie, dlatego dzisiaj trzeba przekonywać lud Boży o grzechu. I świat sprawiedliwości i sądzie. Jeżeli nie przyjmie i będzie się trwać w grzechu, nie przyjmie się sprawiedliwości, to sąd spadnie na głowę. Boże. Wyrok. Taka jest konsekwencja. A czy ty wierzysz, czy nie wierzysz? No to, matko, jak nie wierzysz, no to jak ci spadnie na głowę, to, to uwierzysz, ale to już będzie za późno, nie? <laughs> Także. Gdy Chrystus dwa dni przed świętem. <laughs> I aha, jeszcze słuchajcie, widzicie, kochani, ja to mówię po to, żeby wstrząsnąć. Ja wiem, że wielu powie, o, ten to straszy, ten to robi, ten ten to tylko straszy, go. Nie no powinien, powinien mówić, tylko Jezus cię kocha. Tak, idź na to przepaść, spadni. Jezus cię kocha, o wtedy jakbym był popularny, wow! Jakby ludzie mnie chcieli słuchać, prawda? Ja bym je mówił, tylko takie pod publikę, takie właśnie to, co uechce i mucho. jejku, jakby mnie je słuchali. I ja, wtedy to by było super, nie? No, to jest tak, jak sprzedaż, nie? Jakbym narkotyki sprzedawał, to bym miał pełno chętnych, nie? No, oni by się roili, prawda? Bo jakby zaczęli te narkotyki, jak coś złego bym robił, to ojej! Jakbym lekami handlował, wiecie jaki biznes bym mógł zarobić na lekach? Przecież, truć ludzi, no pewnie! No ale co to za problem? Narkotyki, żeby, żeby, żeby ginęli, nie? No. Ja bym miał olbrzymi biznes! Szybko bym sobie zbudował. Aptek jest tysiące, setki tysięcy, jak nie miliony na całym świecie. Co za problem? Następna apteka. Dzisiaj ludzie na potęgę żołkiemię. To, to jest to jest, biznes numer jeden. Przytruję i od razu mam kasę. No co, złe? No co, to? Nie ma przecież norm moralnych, norm, nie? A co to jest za problem? No ważne, że kasa jest, mam, mam na ręku i co? No o to chodzi, nie? Nic więcej nie ma znaczenia, tak? No chyba, że dla ciebie. <laughs> Także. Jakaż to ślepota, kochani, jaka to ślepota jest. Jest niewyobrażalna. Gdy Chrystus dwa dni przed świętem Paschy po raz ostatni opuścił świątynię po zdemaskowaniu pozornej pobożności żydowskich wodzów, udał się ponownie ze swymi uczniami na górę Oliwną. Po, pozornej pobożności. Dzisiaj pozór pobożności jest na porządku dziennym, kochani. Dzisiaj chrześcijanie, pozór pobożności, nie tylko chrześcijanie, ale pozór pobożności jest na porządku dziennym. Inne, inni się też biorą, że niby Nie jest u nich lepiej Wszyscy się przekonują, że jest lepiej To jest norma dzisiaj A pozór pobożności gra rolę Bo szatan musi utrzymać ludzi W jakimś ryzach, prawda W jakimś tym omamieniu Więc pozór pobożności to jest jedna z najlepszych broń Że masz pozór pobożności Czyli i, i inaczej, jeszcze raz wrócę do tego wątku Masz imię, że żyjesz Masz pozór pobożności, a jesteś martwy Ale pozór jest tej pobożności, przynajmniej pozór. No. Bo rzeczywistości tej pobożności nie ma żadnej. <coughs> Więc yy, wieków udał się podnieść na górze oliwną. Gdzie usiadł pod przykrytym zieloną murawą zboczu, stąd roztaczał się widok na miasto. Jeszcze raz spojrzał na mury, i wieże i pałace miasta. Jeszcze raz yy, przy, yy, yy, spoglądał na świątynię jego lśniewającą wspaniałość. Ten diadem piękności koronujący świętą górę. Przed tysiącem lat, psalmista wychwalał dobroć Bożą dla Izraela, że Pan uczynił sobie świątynię izraelską y, mieszkaniem. Przybytek jego jest Salem, a mieszkanie jego w, na Syjonie. psalm 76.3. Lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, która miłuje, psalm 78.68. Zbudował świątynię swoją, jak wysokie niebo, jak ziemię, y, 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 którą ugruntował na wieki, psalm 78.69. Pierwszą świątynię zbudowano w czasach wierności Izraela, świetności, przepraszam, Izraela. Król Dawid przygotował budynek, budulec i zebrał wszystkie skarby oraz sporządził plany według wskazówek Boga. Pierwszy Koryntian 28, 12, 19. My to tam są, nie będziemy sięgać tak, to można sobie przeczytać. Salomon, najmędrzejszy król Izraela, dokończył dzieła świątyni. Była najspanialszą budowlą, jaką kiedykolwiek widział świat. Pan przez proka Geusza tak powiedział o drugiej świątyni: przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, mówi pan zastępów. Ageusz, drugi rozdział, dziewiąty i siódmy werset. Po zburzeniu świątyni przez Nebuchadnezora odbudowano ją znowu około roku 500 przed Chrystusem. Odbudował ją naród, który wrócił z długoletniej niewoli do zniszczonego kraju. Byli wśród nich starcy, którzy oglądali wspaniałość świątyni zbudowanej przez Salomona i którzy przy budowie nowej świątyni płakali widząc, że nie dorównuje ona świętości poprzedniej. Panujące wtedy nastroje dobitnie opisuje prorok w słowach: Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dzisiaj przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? A już drugi 2.3 i Ezdrasz 3.12. Wówczas pan przyrzekł, że wspaniałość tego drugiego przybytku będzie w, w, przewyższała wspaniałość pierwszego. Blask drugiej świątyni nie dorównał jednak poprzedniej. Nie była ona tak uświęcona widzialnymi znakami Bożej obecności, które były właściwe pierwszemu przybytkowi. Przy poświęceniu drugiej świątyni objawiała się ta na to, to rola na moc, która miała miejsce przy poświęceniu pierwszej. Kiedy to obok wspaniałości napełnił nowo zbudowaną świątynię, a z nieba spadł ogień, by zapalić ofiarę na ołtarzu. Szekina nie królowała już między chorobinami w miejscu najświętszym. Nie było skrzyni przymierza, ubłagalni i tablic świadectwa. Nie odpowiadał też głos z nieba, kiedy kapłan pytał się o wolę Bożą. Przez wiele wieków Żydzi na próżno starali się wykazać, w czym wypełniła się obietnica dana im przez Ageusza. Pycha i niewiara tak oślepiły ich umysły, że nie mogli zrozumieć prawdziwego znaczenia słów proroka. Druga świątynia nie miała być poświęcona przez obłok wspaniałości Jahwe, lecz przez osobistą obecność tego, w którym mieszka pełnia bóstwa cieleśnie, którym był sam, którym sam był Bogiem objawiony w ciele. Najlepszy dar nieba Rzeczywiście przyszedł do swojej świątyni, kiedy to człowiek z Nazaretu uczył i uzdrawiał w świątynnych przedsionkach. To właśnie dzięki obecności Chrystusa druga świątynia była wspanialsza od pierwszej. Lecz Izrael odrzucił ten dar nieba. Wraz z odejściem pokornego nauczyciela, który tego dnia wyszedł przez złotą bramę, na zawsze znikła wspaniałość świątyni. Spełniły się słowa zbawiciela: Oto wam. Dom wasz pusty zostanie Mateusz 23-38. Gdy Jezus przepowiedział prostwo o zburzeniu świątyni, uczniów napełnia trwoga i zdziwienie. Chcieli więc dokładnie zrozumieć znaczenie słów Chrystusa. 40 lat budowano tę świątynię, a lud z ochotą poświęcił swe bogactwa, ręce do pracy i zdolności, aby budynek był jak najspanialszy. Herod Wielki nie oszczędził w tym celu ani rzymskich, ani żydowskich skarbów. Nawet cesarz przysłał swoje dary masywne bloki białego marmuru o niespotykanej wielkości sprowadzane z Rzymu tworzyły część budowli. Uczniowie zwrócili uwagę mistrza właśnie na te mury, kiedy powiedzieli: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. Marek 13:1. Na te słowa Jezus dał uroczystą i, nie, i niespodziewaną odpowiedź: Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został yy, rozwalony. Mateusz 24:2. Ze zburzeniem Jerozolimy uczniowie łączyli wydarzenia osobistego przyjścia, przyjścia Chrystusa w królewskiej wspaniałości, aby pojąć, przyjąć tron wszechświata, ukarać niepokutujących Żydów i rzucić rzymskie jarzmo z narodu izraelskiego. Pan powiedział im, że przyjść, przyjdzie powtórnie. Dlatego na samą wzmiankę o zdarzeniach mających dotyczyć zburzenia Jerozolimy myśli uczniów skierowały się na jego powtórne przyjście zgromadzeni na górze Oliwnej, pytali Go, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Mateusz 24, 3. Słuchajcie, i tak na chwilkę tutaj się zatrzymamy. Zobaczcie. Jak można być ślepy i duchowo nie interpretować? Widzicie? Duchowe wypełnienie było takie, ale nie tylko duchowe, było i fizyczne, bo Jezus przyszedł w ciele. Objawiła się cała pełnia boskości i Dlatego świątynia wtedy o tyle była, po prostu, że się widzialnie pokazał między ludem. Pamiętacie, jak się Jezus urodził? Był Emanuel. Bóg z nami. Bóg z nami. Emanuel. Takie imię. Więc y, to była największa faza, ale Żydzi byli tak zacietrzewieni, zaślepieni niewiarą i buntem, <laughs> zepsuciem, że w ogóle tego nie widzieli. Widzieli go, ukrzyżowali. To tak. Bo zaczął im mówić prawdę w oczy. I dzisiaj jest to samo, dzisiaj to samo, Jezus by był ukrzyżowany, gdyby było możliwe, były już wątki w historii takie, że dosłownie by był ukrzyżowany, gdyby to było możliwe, gdyby był fizycznie. Lud by go, Jego, jego własny lud, by go ukrzyżował, ponownie, dokładnie tak. Więc ee, słuchajcie, historia kołem się toczy, wszystko, nie ma nic nowego po słońcem, nic. Wypełnia się dalej, wypełniło się, wypełnia się. Dlatego wam dom pusty zostanie. Widzicie? Ukrzyżowali Jezusa, czyli wypełnienie tej świątyni, i świątynia została pusta już do końca. Mało tego. przy śmierci Chrystusa rozdarła się, że już nie ma znaczenia. Najświętsze się rozdarło. Ta potężna, gruba zasłona, którą tylko Anioł mógł rozerwać, już żaden człowiek, była za gruba, żeby to było możliwe. Po prostu pokazało, że Miejsce na Świętej już jest widoczne, czyli, jakby przestaje mieć to totalnie znaczenie. Przechodzi w fazę duchową, znaczenie mają mieć w sercu świątynia, w niebie, która dalej jest, i nasza świątynia w sercu. To ma znaczenie teraz. A świątynia w sercu, dlatego, że tak jak Jezus powiedział, że przez ducha świętego ja przyjdę i mój ojciec, i zamieszkamy w sercu wierzącego. Tak powiedział, tak się to ziści. <laughs> dlatego, dlatego, kochani, jest napisane, że wasz dom pusty zostanie, ale oni nie zauważyli, że pusty został. I dzisiaj też lud Boży też nie widzi, że pusty dom. Świat nie widzi, że jest pusty bez Boga. Nie widzi. Dalej są obrzędy, dalej w kościołach, nie wiadomo co się dzieje, alala, la, śpiewają, niby wychwalają Boga i tak dalej, ale daleko ich serca są od Boga. W grzechu toną, ale wyśpiewują, na ustach mogą mieć przecudne słowa, słuchajcie. To, co jak wam mówiłem, to że ktoś ma przepiękne słowa Jezusa na ustach, to może sobie mieć, ale czyny pokazują. Czyn, jeden czyn od razu pokazuje, że wszystkie stek słów najcudowniejszych nie miały znaczenia. Czyn. Tak jak w tym filmie, pamiętacie, co ja mu opowiadałem, czy jesteś gotowy umrzeć za swoją wiarę. Jak ten mu przyłożył pistolet i. i, i czy jesteś gotowy umrzeć? I się okazało, że nie był gotowy. Ani jego żona, ani ten, ten cały pastor, ani jego żona nie byli gotowi umrzeć dla Chrystusa. Ale w teorii. Nauczał o Jezusie, kazania. Nie wiadomo co. Ach, 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 cudownie, prawda? A przyszło co do czego? Pokazało, i on dobrze powiedział, ten człowiek. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś gotowy umrzeć za Jezusa, to, to całe Twoje życie i cała Twoja działalność nie miała znaczenia. Dlaczego? Bo nie jesteś gotowy, bo nie idziesz za Chrystusem całym sercem. Robisz otoczkę zewnętrzną, a słowami otoczkę można zrobić. Można to logicznie być pięknie przygotowanym, można być oratoryjnym w, w kazaniach, można nie wiadomo co. Wszystko to nie ma znaczenia. Wszystko to nie ma znaczenia, jeżeli Twoje serce jest poza Bogiem. I tam. Ten człowiek pokazał przez doświadczenie, że ci ludzie byli, nie znali swojego Boga, byli, bo nie chcieli umrzeć nawet za tego Jezusa, nie byli gotowi. No to, no to co, co to było? To było chrześcijaństwo? Myślicie, dzisiejsze chrześcijaństwo właśnie takie jest. Uch, ech, ach, ach! Ale co do czego, to tak jak za czasów Ellen White, kiedy ona była młoda, kiedy była metodystką, jeszcze ruch milerowski, by głosili o przyjściu Chrystusa. Że Chrystus, nasz Pan powraca. Przecież to radość powinna być. Ludzie, którzy są przy Chrystusie, to się cieszą, bo Chrystus powraca, ich Pan, którego ukochali. Ci ludzie o, na ustach mieli piękne słowa o Jezusie w kościołach, tam. a zepsucie już było i by odrzucili to poselstwo i odrzucili. I z taką nienawiścią patrzyli po prostu na, na tych, którzy mówili to. Wyrzucili ich później z tych kościołów. Jak oni śmieją mówić o Chrystusie, że powróci. Ale tu Chryste kochamy cię la 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 la. A tu? Jak oni mogą mówić o Chrystusie? Rozumiecie to? To jest y, jak upisał o rozdwojeniu jaźni, jak schizofrenicy. Tutaj mówią o Jezusie, a tutaj robią zupełnie co innego. To jest schizofrenia, słuchajcie duchowa. Tak to właśnie jest. Dlatego, słuchajcie, świątynia przestała mieć znaczenie. Ona miała swoje znaczenie, bo tam był plan zbawienia. Pamiętajcie jedną rzecz, kochani: jeżeli nie będziecie znać świątyni i to, co w niej jest, i sedno, każdy, każdy szczegół ma swoje znaczenie do zbawienia później, jeżeli nie będziecie szczegółowo badać świątyni, to nie będziecie znać swojego zbawienia, bo świątynia to zbawienie. Jeżeli odrzucicie, jak lud Boży ma naukę o świątyni, odrzucicie naukę o świątyni, to odrzucicie wszystko. Wasze pobyt na ziemi będzie bezsensowny. Będziecie krzyczeć jak świat. Jezus Cię kocha, Jezus tylko stał, powstał i już wszystko jest załatwione. Naprawdę? A gdzie Jezus Najświętszym, a gdzie powrót Jezusa jeszcze, żeby dokończyć zbawienie? Nie ma. Jest tylko te etapy, cały świat woła, prawda? Woła, krzyczy zwiedziony świat, który odrzucił przyjścia Chrystusa, który nie chce przyjścia Chrystusa, głównie chrześcijański, no bo wiadomo, inni ludzie, ale z innych denominacji ludzie przyjdą i będą chcieli być z, z Chrystusem, bo przyjmą i zrozumieją, je, że, że to jest prawda. I będą pragnąć zbawienia. Kochani, módmy się do Boga, żebyśmy mieli gorące pragnienie zbawienia. Tak gorące, że nie przeszkodzi nam nic. Tak gorące, jak miał chóz, że na stos poszedł i śpiewał, wielbił Boga na stosie. Tak gorące, że najgorsze różne rzeczy nie przeszkodzą nam w tym, bo mamy tak gorące pragnienie, tak ukochaliśmy Jezusa naprawdę. A nie falsyfikat, bo w praniu wyjdzie. Jeżeli y, twoje ukochanie Jezusa i twoja wiara jest nieprzygotowana, to jak przyjdą doświadczenia, to zdradzisz Jezusa, i się Go zaprzesz. To już ci powiem teraz. Zdradzisz Jezusa i się Go zaprzesz. Czyli zrobisz najhaniebniejszą rzecz, jaka może być na, na tym. No, bo przecież będziesz musiał ratować swoje życie, prawda? której i tak i tak niedługo się skończy. No, ale na ten moment będziesz musiał je ratować. Oczywiście to jest ta głupota nad głupotami. to, to jest trudno tego określić, bo jeżeli człowiek traci zbawienie, słuchajcie, jeżeli dla niego zbawienie ma takie małe znaczenie, a tu Ziemskie rzeczy mają większe, to jest straszna głupota, kochani. To jest taka wielka głupota. To jest to oszustwo. To jest to mamienie. <laughs> Zobaczcie. I jest mówienie o świątyni, o przyjściu Chrystusa, prawda? Bo oni od razu to, oni mieli swoje wizje tego właśnie, że wyzwoli od Rzymian, naród i tak dalej, i tak dalej. Dla ich wszakże dobra nie odkrył im Chrystus przyszłości. Gdyby już wówczas zrozumieli w pełni dwa straszliwe, straszne wydarzenia: cierpienie i śmierć Chrystusa, jak też zburzenie ich miasta i świątyni ogarnęła ich rozpacz. Chrystus podał im tylko w zarysach zdarzenia, które miały mieć miejsce przed końcem czasu i nie zrozumiano wówczas jeszcze Jego słów. Ich znaczenie miało być odkryte dopiero wtedy, kiedy Jego lud będzie potrzebował wskazówek zawartych w tych słowach. Prostwo Chrystusa miało więc podwójne znaczenie. Przede wszystkim odnosiło się do zburzenia Jerozolimy, po drugie było obrazem wydarzeń czasów ostatecznego. Jezus opowiadał słuchającym go uczniom o losie, jaki miał spotkać odstępczy Izrael, a szczególnie o karze, która spadnie nań, dlatego że odrzucił, ukrzyżował Mesjasza. Oto pewne znaki poprzedzą ów straszliwy koniec. Godzina powszechnej trwogi przyjdzie nagle. Zbawiciel ostrzegł swych naśladowców. Gdy więc użycie na miejscu świętym ochydem spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Mateusz 24, 15, 16, Łukasz 21, 20. Kiedy Rzymianie zatną swe pogańskie sztandary na ziemi świętej na przedpolu Jerozolimy, wtedy naśladowcy Chrystusa mają się ratować ucieczką. Gdy ten ostrzegawczy znak będzie widoczny, wówczas wszyscy, którzy chcą uniknąć nieszczęścia, nie mogą się wahać. W całej ziemi judzkiej, a również w Jerozolimie, nadany sygnał, wszyscy natychmiast muszą uciekać. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu. Nawet dla uratowania najcenniejszych skarbów. Kto na polu lub winicy, niech nie wraca po wierzchnie okrycie, które zrzuciłby mu podczas gorących dni, nie przeszkadzało w pracy. Kto nie chce zginąć w ogólnym zniszczeniu, niech się nie waha nie przez chwilę. Widzicie to? O czym tu jest? Ucieczce. Jeszcze ten wątek chwileczkę poruszymy, bo to jest bardzo ważny wątek. W Jerozolimie żaden chrześcijanin nie zginął. Żaden podczas oblężenia. Wiecie dlaczego? Bo kiedy przyszedł Cestus z armią, oblek, zresztą to będzie później też, będziemy ten, kiedy przyszedł z całą armią, nagle w jakimś Coś się stało, nie wiadomo. Bóg tak pokierował sytuacją, że nagle odstąpił to z tego. No i Żydzi jeszcze się zaczerwili bardziej, bo już się chcieli poddać. Najlepszy moment był do tego, żeby zdobył Jerozolimę wtedy Cestus, a się po prostu wycofał wojskami. Więc Bóg dał ten sygnał, że teraz jest czas tak. Żydzi wtedy ruszyli za yy, Rzymianami, tak agresywnie atakowali, że prawie by zniszczyli tylną straż Rzymian. Natomiast yy, 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 wiecie, a, w Rzymie, a ci wyszli i szli, a Żydzi byli wszyscy w Jerozolimie, więc oni, chrześcijanie, wyszli z Jerozolimy, po prostu poszli sobie przez puste wioski, no bo Żydzi byli w Jerozolimie, na święcie, więc to były domy, domy tam i mogli sobie iść i iść, spokojnie Bóg ich przeprowadził. Wiecie dlaczego? Bo wzięli poważnie słowa Jezusa. Dzisiaj mały ludzi bierze poważnie słowa Jezusa. Nie tylko te oczywiście, nie? bo tu nie chodzi tylko te. Wszystkie. I dlatego żaden chrześcijanin nie zginął. I dzisiaj, kochani, też będzie. Muszę to przeczytać, abyśmy to wiedzieli. Ten temat jeszcze będziemy poruszać, ale teraz tak ogólnie. Sygnał do ucieczki z miast. Blisko jest czas, gdy podobnie jak pierwsi uczniowie będziemy zmuszeni szukać schronienia w pustynnych i odludnych miejscach. Tak samo jak tam było. Tak oblężenie Jerozolimy przez rzymską było znakiem do ucieczki dla chrześcijan w Judei. Tak użycie siły przez państwo w celu wymuszenia święcenia papieskiego dnia odpoczynku będzie ostrzeżeniem dla nas. <laughs> Jeszcze raz, co będzie... Tak jak dla nich było to, że armia obległa i się wycofali i wtedy była, no bo wiadomo jak oblegała, no to nie mogli wyjść, <laughs> ale jak na ten moment nagle Cesus odszedł, to wtedy był do, dogodny czas i musieli od razu to robić, dlatego, że później przyszedł Tytus ponownie z, z armią i już dokończył zniszczenia później Jerozolimy. Oblegał do końca Żydzi w, w, przez to, że odrzucili Chrystusa i czas łaski się skończył mordowali siebie, różne, robili spiski na siebie, różne rzeczy. Najgorsze, zniszczyli żywność, która była na dwa lata dla Jerozolimy. Zniszczyli to żywność i kiedy Tycus przyszedł, to oni nie, nie mieli czym i się jeszcze zacieczewili, bo oni uważali, że Cestus, kiedy odszedł z armią, to znaczy, że Bóg ich jest z nimi. Bóg im pobłogosławił, i teraz oni się zatarli i powiedzieli koniec, będziemy walczyć do, kr do ostatniej krwi. Do ostatniego trupa. No to walczyli stosy trupów. No to walczyli. Wtedy się zacieszewili jeszcze bardziej, bo oni się chcieli już poddać Cestusowi. Ale kiedy Tytus przyszedł, zacieszyli się. I dlatego słuchajcie, to jest ważne, że kiedy zobaczcie, kiedy będzie wymuszenie święcenia papieskiego dnia odpoczynku będzie ostrzeżeniem dla nas. To będzie sygnał, że co? Będzie to czas, aby opuścić duże miasta i przygotować się do porzucenia mniejszych. Przygotować się, ale odrzucę, o, wyjść? Nieważne, nieważne, masz wyjść tak jak oni. Masz po prostu wyjść. Jeżeli ufasz słowom Jezusa, to musisz wyjść z tych miast, bo jeżeli nie wyjdziesz, to sądy Boga spadną. Chyba, że jesteś wyjątkiem, który Bóg poprowadzi, bo będą tacy ludzie, którzy jeszcze zostaną, ale to będą wyjątki, których Bóg akurat naznaczy i będą mieli tam zostać, żeby jeszcze ogłosić Ewangelię, bo jeszcze tam będą jakieś dusze, które mogą być uratowane, czyli ludzie. Więc dlatego. Ale to będą wyjątki. Natomiast wszyscy mają wyjść z tych, tak jak mają wyjść z miast, tak jak z miasta z Jerozolimy wyszli uczniowie. I żaden uczeń nie zginął, dlatego że posłuchali Jezusa. I to samo jest teraz. Czyli y, będzie to czas, by opuścić duże miasta przygotować się do przynajmniej i zamieszkania w domach stojących gdzieś samotnie pośród. Głów. To będzie czas, to musimy całkowicie ufać Bogu i rozumieć, że to jest niezbędne dla nas. Jeżeli się zawahamy w tym zaufaniu do Boga, jeżeli nasza ufność będzie tak słaba, to zostaniemy w tym mieście i zginiemy jak każdy inny grzesznik od sądu Boga. Gdyby chrześcijanie zostali wtedy, myślicie, że nie Rzymian by ich nie, za, nie głowy by im nie potrącał? Myślisz, że Rzymianie by rozsądzali, czy to są chrześcijanie, czy to są Żydzi, czy ktoś to? Nie, wszyscy są Żydzi. Trzeba im łeb urwać, albo trzeba ich zawieść ewentualnie do Rzymu i tam na arenach ku uciesze Wiedzi dać lwom, na pożarcie albo na krzyże powieść, nieważne, jakieś tam bardzo fajne rozrywki uczynić, dla, krwawe dla ludzi. Bo oni kochali takie. Opugaństwo takie, takie kochało, nie? bo szatan kocha takie. Takie, takie, takie widowiska, nie? Dlatego w średniowieczu na stosach yy, Bestia, czyli Kościół Katolicki, palił ludzi oficjalnie, wieszał. Y, wiecie, ludzie się schodzili i oglądali to wszystko. Wiecie, jaka to demoralizacja, jakie to uniewrażliwianie ludzi było? No i nie było telewizorów, dzisiaj są telewizory, więc przemoc i można uniewrażliwić w ten sposób, ale wtedy uniewrażliwiano w ten sposób ludzi, ich serca, że zwoływano ludzi, żeby się patrzyli na, na zabijanie ludzi po prostu, albo na cierpienie ludzi po prostu, w płomieniach i tak dalej, krzyki, wrzaski i inne rzeczy. Żeby się bali, 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 bo wtedy też druga, uniewrażliwienie to jest jedna rzecz, a drugie lęk. Żeby absolutnie nie wystąpili przeciwko bestii, bo jeżeli wystąpią, to od razu na stos. Taki los. Masz być potulny jak baranek. Hello. Chodzić. Ale ci, którzy są z Chrystusem, nie. Żadnej bestii nie ulegają przemocy bestii. Im więcej bestia mordowała chrześcijan prawdziwych, to tym więcej chrześcijan było. <laughs> Dlatego szatan sobie nie dawał rady i zaczął inaczej podszedł: jak nie przemocą, to oszustwem, i tutaj zwyciężył, i tu zwyciężył. Chrystusa nie zwyciężył, ale kiedy to samo zaproponował ludziom, ludzie to przyjęli. Jezusowi proponował świat, zdobędziesz bogactwa, w sławę. A dzisiaj nie proponuje tego ludziom? Dosłownie to samo jest. Nawet ludzie dzisiaj, bogowie tego świata, to się po części stają takimi bożkami, to są przecież Idole. Prawda? Idol to Bożek, z francuskiego, to, się, to jest Bożek. To są bożkowie tego świata. To są celebryci, to są tacy, ich zepsute życie, ich po prostu ludzie wow, bo oni mają pieniądze, oni mają super, oni mają... To jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje. I oni pragną takiego życia, ludzie. Zczytają, in, ży, żyją innym życiem, kogo innego, jakiegoś bożka, bo to jest ich bożek. Słuchajcie, tu jest napisane wyjście, wyjście z tego świata. Najpierw, żeby wyjść z tego z tej Jerozolimy, czyli inaczej, żeby wyjść z tych miast teraz, jak będzie sygnał, czyli będzie narzucenie prawa niedzielne, papieskie, wymuszone siłą, musimy wyjść najpierw duchowo z Babilonu. Jeżeli nie wyjdziemy duchowo z Babilonu, nie wyjdziemy też i z tych miast, bo nie będziemy uważać za słuszne, żeby wyjść z tych miast. Jeżeli nie wyjdziemy duchowo z Babilonu, my musimy najpierw duchowo wyjść. Mentalnie nasze serce musi się odwrócić od Babilonu. Tak jak serce Lutra się odwróciło od Rzymu, nasze musi się też odwrócić. Tak samo. I to musi być proces całkowity. Pełny. Odwrócenie się. Oczywiście tu nie chodzi, że jak ja się odwrócę, to ja będę teraz, wiecie zgrzytał zębami, i tak dalej, na ten, bo... ale oni mnie omamili. Rozerwie ich, nie? Nie o to chodzi. Ale ma się odwrócić serce, że ja już tego nie chcę, bo to jest zepsucie, to jest grzech. Ja teraz chcę mieć czyste życie. Prawe czyste życie. Więc, kochani, ten. W... To jest to. I jeszcze tak coś przeczytam, dla tego, żebyśmy zrozumieli, w jakim świecie żyjemy. Zobaczcie. To było, jeżeli chodzi o przyjęcie tego poselstwa o przyjściu Chrystusa, jak było za Millera głoszone z mocą. I to był prawdziwy ruch, który niesamowite rzeczy robił. Kochani, jeżeli ktoś mi powie, że to jest normalna rzecz, że szynkarnie były zamykane, czyli speluny, gdzie pito alkohol i, i ludzie szli słuchać Millera, słuchajcie, nie mówcie mi, że to jest normalna rzecz. Naprawdę. Nie mówcie mi, że to jest normalna rzecz, że jakiś tam ludzi pijących alkohol nagle zaczęły interesować so, Ja by po prostu to normalna rzecz, że oni sobie tam przestali pić, zamknęli tą, tą, tą spelunę i sobie poszli. Wiecie, to, to, to jest norma. No nie mówcie mi takich bzdur, bo ja w to nigdy nie uwierzę. To było działanie Ducha Świętego. To był cud. I słuchajcie, ale kościoły na ogół nie przyjęły ostrzeżenia. Duspasterze, którzy jako straż domu izraelskiego, pierwsi powinni poznać znaki zwiastujące powrót Chrystusa. Nie rozpoznali prawdy ani ze świadectw proroków, ani ze znaków czasu. Ponieważ ich serca wypełniały świeckie nadzieje i inspiracje. Widzicie co to jest? I aspiracje. Miłość do Boga i wiara w Jego słowo oziębła. Nic więc dziwnego, że nauka o drugim adwencie zbudziła w nich tylko niewiarę i uprzedzenia. I niewiarę, uprzedzenia, nawet nienawiść. Fakt, że poselstwo to zwiastowane było głównie przez osoby świeckie, wysuwano jako dowód przeciwko niemu. Jak za dawnych czasów zakwestionowano świadectwo Słowa Bożego, czy uwierzyli jemu starsi lub ktoś z faryzeuszów, pytali duchowni. Ponieważ przekonali się, że trudno jest zabijać, że trudno jest zbijać dowody. Pochodzące z rachuby proroczych okresów czasu. Wielu za zaniechało wszelkich studiów nad prostwami, ucząc, że księgi te są zapieczętowane i nie mogą być zrozumiane. Tupy, tłumy, które ślepo wierzyły swoim duszpasterzom nie chciały słuchać ostrzeżenia. Inni choć byli przekonani o słuszności głoszonej nauki, nie odważyli się jednak wyznać prawdy, aby nie wyłączono ich z synagogi. Poselstwa, jakie Bóg zesłał w celu doświadczenia oczyszczenia kościoła, ujawniło zbyt dokładnie, jak wielka była liczba tych, którzy swe serca ofiarowali światu zamiast Chrystusowi. Więzy łączące ich z doczesnością były silniejsze niż te skierowane ku niebu. Usłuchali głosu świeckiej mądrości, odwrócili się od, od sięgającego w głąb serca poselstwa prawdy. Nie przyjmując ostrzeżenia pierwszego nieła, odrzucili lekarstwo, jakie Bóg przygotował w celu ich uzdrowienia. Zgardzili posłańcem, który pomógł im usunąć zło dzielące ich od Boga, i zaczęli szukać przyjaźni ze światem. W tym właśnie tkwiła przyczyna owego zgubnego stanu, ze Odstępstwa i duchowej śmierci, jakie panowały w kościołach w 1844 roku. Widzicie to? Kiedy Jezus przechodzi z miejsca świętego do najświętszego, zepsucie już wtedy było wielkie. <laughs> Przyjaźni ze światem. I ta przyjaźń ze światem w Wizajaszu, kochani, drugi rozdział, ostatni werset. Posłuchajcie, co jest napisane. Przestańcie polegać na człowieku, którego tchnieniem jest, które tchnienie jest w jego nozdrzach. Za co bowiem ma być uznany? Na kim Wy polegacie? Zobaczcie, oni polegali na swoich długosterzach. Dzisiaj jest to samo wszędzie. Ludzie są nauczeni polegać ślepo na długaszterzach. Ja nie mówię, że mają w ogóle nie, 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 nie. Oni mają rozsądzać, co oni mówią. Jeżeli mówią prawdę, to jest OK. Jeżeli mówią kłamstwa, nie przyjmuję. I e, jeżeli po prostu polegam ślepo, bo on wie, co mówi, to jest za mało, kochani. Jeżeli ktoś tak uważa, że on wie, co mówi, więc dlatego ja mogę mu zaufać całkowicie jak Bogu, no to hello, to z człowieka robisz Boga. Z człowieka robisz Boga. I dlatego piszę, że przestańcie polegać na człowieku. Dlaczego w kółko polegacie na człowieku? A to jest tylko tchnienie. On jest tchnieniem, bo tylko którego tchnienie jest w jego nożach. Jeżeli tchnienie Boże by wyszło z tego człowieka, to leży martwa kłoda. I wy polegacie na takim człowieku, który za chwilę będzie martwą kłodą? Jak Bóg w, w, zabierze tchnienie, bo taki jest proces odwrotnej śmierci, prawda? Że Bóg zabiera tchnienie, ciało idzie do ziemi, rozkłada się i wraca w proch. Prochem jesteś, proch się obrócisz. Więc przestańcie polegać na człowieku, bo jeszcze raz wrócimy, 17 Jeremiasza. Kochani, musimy to przeczytać i ja będę to powtarzał często, bo dzisiaj jest, to, dzisiaj jest tak silne to, że ludzie po prostu 17 rozdział, zobaczcie co pisze. Tak mówi Pan od 5 wersetu. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem. A od pana odstępuje jego serce. Przeklęty. Obym nikt nie chciał być przeklęty, bowiem yy, będzie, bowiem, jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego. Widzicie to? Jeżeli Bóg daje coś dobrego, to wtedy ludzie omamieni złem uznają to za zło. A to zło, omamione, uznają za dobro. Ich ich postrzeganie zmienione przez szatana, przez zepsutą ich naturę i szatana, który im dokręca jeszcze tą naturę, że oni widzą, tak jak widzę, jest napisane: Gorycz słodyczą, a słodycz goryczą dobro jako zło, a zło jako dobro. I tak dalej prawdę jako fałsz, a fałsz jako prawdę. I um, oni mają takie postrzeganie zupełnie odwrotne no bo szatan ma, się posługuje odwróconym dekalogiem no bo nie może inaczej. I błog... zobaczcie, nie widzą, jak przychodzi coś dobrego, dlatego nie zobaczą wylania Ducha Świętego, nie zobaczą wiele innych rzeczy. Oni w tej ślepocie będą uważać, że to szatan działa, że wylanie prawdziwe Ducha Świętego, bo szatan wcześniej będzie działał i wyleje fałszywe, zrobi poruszenie. Ale to prawdziwe też będzie. Oni uznają, że to jest tak samo, jak już było, już w historii raz było. Oni uznali dosłownie tak samo. Tak, w Minneapolis też uznali tak. Że to jest fałszywe działanie, że to jest fanatyzm, że to jest wariactwo, dlatego że się mówi o, o sprawiedliwości Chrystusa. To jest fanatyzm. Sprawiedliwość Chrystusa to fanatyzm. Nauka o Jezusie to fanatyzm. No to, jeżeli to jest fanatyzm, no to, no to super. Teraz lud Boży chodzi po pustyni. Cały czas. No to taki fanatyzm, jak mieli Izraelici. Oni mieli taki fanatyzm, że musieli iść 40 lat po Pustyni. I to był, o, to było dobre. Ale to był fanatyzm, żeby wejść tam do tego kanału, prawda? Żeby przyjąć to poselstwo i wejść, nie buntować się tylko wejść do tego kanału. To fanatyzm był. A jak po Pustyni łazili, o to było to, co trzeba było robić. Właśnie ta pustynia to była cudowna. I dlatego głos wołającego na pustyni jest. Głos wołającego na pustyni, dalej jest ten głos. Głos był za czasów Eliasza, głos był za czasów Jana ściciela i głos jest teraz głos wołającego na pustyni, woła, o, o co woła? No, żeby ludzie poddali się Chrystusowi, żeby przyjęli to poselstwo w końcu. I żeby z mocą ogłosili światu co mają ogłosić, i zakończyli tą historię tego świata koszmartą. Przestali łazić po pustyni, bo niedługo i tak się czas łaski skończy, i cierpliwość Boża. I jeżeli będziesz dalej chciał łazić po pustyni i sobie gniazdko wijać na tej pustyni, to w końcu zginiesz na wieki. Dlatego, kochani, jest tutaj to wyraźnie napisane. Więc yy, to jest przekleństwo, rozumiecie, i tu jest napisane, że nic dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni w ziemi suchej i bezludnej. Gdzie wybiera? No wybiera suche miejsca na pustyni. Dlaczego wybiera na tej pustyni? No bo on uważa, że ta pustynia to jest właśnie to, to jest to najlepsza rzecz, która może go w życiu spotkać. No bo jeżeli odrzucił prawdziwe poselstwo i nie jest przy urodzajnych y, 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 wodach, które y, y, mają piękne rośliny, drzewa rosną, tylko na pustyni i on uważa, że ta pustynia to są urodzajne pola i tak dalej, a urodzajne pola to jest pustynia, no to mamy odwrócony dekalog. Widzicie to? To ci ludzie słuchają diabła po prostu. I mają odwrócony dekalog. Oni odwrotnie widzą. Pustynię widzą jako, jako oazę, a oaza jako pustynię. Yy, więc ogród piękny, nawodniony, a my mamy być pięknym ogronem nawodnionym, wodą życia, nie suchym, nie suchą pustynią, gdzie nie ma życia. My nie mamy być martwi. Ale wiecie, my jesteśmy na tej pustyni, bo, bo ta martwota jest. Bo właśnie jest ta martwość, dlatego że poselstwo zostało odrzucone. I ludzie polegają na drugich ludziach. Szatan wtedy ich pokieruje do ludzi. Tak, żebyśmy polegali ślepo na ludziach. No polegajmy na tych ludziach dalej. Polegajmy, ach, polegniemy sami. Po prostu, na wieki. Kochani, mamy badać. Badać, żebyśmy nie zostali zwiedzeni. Jeżeli nie będziemy badać, zginiemy na wieki. Jeżeli będziemy ślepo ufać jakiegokolwiek człowiekowi. Mi tak samo. Nie musicie wierzyć na słowo. Macie badać Słowo Boże. Ja chcę nawet, żebyście badali. Żebyście się sami ugruntowali. Żebyście sobie jeszcze raz przeglądali te wszystkie teksty z modlitwą, z Bogiem. Żeby Bóg was ugruntował. Ja nie chcę, żebyście słuchali tylko dlatego, że lubicie mnie słuchać, czy fajnie mówię i tak dalej. Ja nie chcę tego. Ja nie, fajnie nie mówię. Ja, ja mówię konkretne słowa. Ja nie chcę, żebyście tak jak za Ezechiela, że ojej, cudownie, jak poezja, bo Ezechiel mówił poselstwo od Boga mocne, o jak poezja, oni siadali, wstawali, szli dalej, robili swoje. Ja nie chcę czegoś takiego, bo to jest koszmar. To jest po prostu nic nie warte. Ja chcę, żeby to poselstwo ruszyło serca nasze. Tego pragnę. Moje, wasze. Żebyśmy się obudzili. Wszyscy, wszyscy. Nawet jeżeli już jesteś obudzony, to jeszcze mocniej się możesz obudzić. Jeżeli nawet jesteś przy Chrystucie, to jeszcze mocniej masz być przy Chrystucie. Masz wzrastać w Chrystusie, a nie po prostu być ciągle w tym samym miejscu. Albo powiedzieć, ja już jestem, ja już nie potrzebuję. Jestem bogaty. No tak. W <laughs> A my żyjemy w Laodycei. Kochani, Kończymy słowo. Dalej będziemy kontynuować ten ważny temat. Niech Duch Święty poruszy nasze serca. Niech po prostu, bo to jest wezwanie. To jest naprawdę ostatnie promienie łaski mamy. Jak nie przygotujemy się na leżycie, to zginiemy na wieki. Zginiemy na wieki. Jeżeli nie będziemy brać tych wszystkich rzeczy, o których ja tu mówiłem w innych pod uwagę, albo będą wchodzić i wychodzić z naszych uszu, to zginiemy na wieki. Ale później odpowiedzialność będziemy mieć przed sobą, bo ja robię wszystko tak, jak Bóg pragnie, żeby nie mieć krwi na rękach. Ja to wspominałem. Żeby nie mieć krwi na rękach nikogo. Nie, ja fizycznie nikogo nie zabiłem ani nie zabiję. Krwi na rękach duchowo. Że nie przekazałem prawdy i ludzie zginęli. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby z moich ust nie wyszła prawda, bo jestem dzieckiem prawdy. I każde dziecko prawdy nie może sobie na to pozwolić, żeby z jego ust nie wyszła prawda. A jeżeli sobie pozwoli, to znaczy, że już nie jest dzieckiem prawdy na ten moment. Bo sama współdziała z diabłem. Bo on chce, żebyśmy prawdy nie mówili. Oczywiście prawdę mamy mówić z Bogiem. Bóg ma poprowadzić daną mądrość, w jaki sposób przekazać, żeby ci ludzie przyjęli, a nie, żeby mamy rąbać tą prawdą jak siekiero po łbach. Ja nie mówię o czymś takim, żeby, żeby ktoś tego nie zrozumiał. <laughs> mamy to zrobić pod natnieniem Bożym. Niech Bóg błogosławi nas. Pomódlmy się. Ukochany najdroższy Zbawicielu, z całego serca chcę Ci dziękować, Panie, za to, że Twoja miłość jest tu pokazana. Twoja miłość w tych poselstwach rozszerzenia twoja wielka miłość, żeby nas ratować, żeby nas, pani obudzić w pełni, żebyśmy naprawdę głęboko zapragnęli naszego zbawienia i nieważne na jakim etapie jesteśmy, pragnienia, żebyśmy jeszcze bardziej pragnęli, żebyśmy pragnęli naprawdę całym sercem być zbawionymi Ciebie. W naszym życiu, żebyś był obecny w naszym życiu, żeby to nie była tylko fikcja, żeby to nie były tylko jakieś piękne słowa, ale żeby, żeby to, żebyśmy wyszli z laodycei, żebyśmy przestali twierdzić, że jesteśmy bogaci. Jesteśmy godni pożałowania nędzarze. Panie, wszyscy. I właśnie wtedy, im człowiek bliżej jest ciebie, to tym bardziej ma świadomość tego uniżenia i świadomość. I nie lgnie do tego świata. Nie lgnie do tego świata sercem. Odwraca się od Babilonu, od tego świata sercem, ma serce odwrócone. Nie chce tego świata, bo jest przechodniem tylko. Jest tylko pielgrzymem. Obyśmy tak byli i niech Bóg nas błogosławi w najdroższym imieniu Jezusa. Amen.